Hej. Tu kulturki kulturki, czyli ja, Maja. Maja i mama. Maja. Maja i mama. Maja dzisiaj nie ma z nami. Jest, jest. Ja będę Maja udawać. Zobaczycie, będzie dobrze. Jest to ja, Maja. Nie, nie ma Maji, bo Maja ma foszkę. I Maja nie nagrywa dzisiaj z nami. Wcale, że nagrywam, proszę mnie tutaj nie obrażać. Maja poszła sobie na taras i siedzi na tarasie. Ja nie jestem na tarasie. Dobra, dobra. No, jest na tarasie tak naprawdę. Zatem zapraszamy Was jedna kulturka i mama. Czyli mogą być dwie kulturki, bo mama może Maję zastąpić. Może mówić jak dzieciak. No, chociaż nie, już tak mówi jak dzieciak. Dzieciak. Z takim śmiesznym akcentem i śmiesznie w ogóle. Jakbyś coś źle powiedziała, to ja cię przetłumaczę. Wspaniale, dziękuję ci, Olu. Mama mi dziękuję, więc to chyba dobrze. Kulturki! Kulturki! O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy o książce Złote rękawice Arachne. Czyli co, kolejna? Część cyklu? Kolejna część cyklu, no właśnie tak. Super. Super bohater z Antyku. Antyku, tak. Autorstwa? Stelli? Stelli Tarakson. Super. Tak dokładnie jest. To jest kolejna, trzecia? Dobrze mi się wydaje? Tak, to jest trzecia część. No to opowiem. Pierwszy był Oto Herkules, druga Sprytna Pułapka Hery, a to jest trzecie. Tak, nie powiem jak on tam się dostał, bo też nie... Ale to jest kto? A, no Tim. Dalej mamy bohatera Tima. Ale nie powiem jak on się dostał znów do Antyku. Z tego powodu, że coś tam miało połączenie z tą częścią drugą i coś tam się stało i wy powinniście sami dowiedzieć. Więc no... Jak już przeczytaliście drugą część. No tak, więc nie powiem początku, ale powiem, że on się tam dostał i jakby Hermes wziął mu wazę na przechowanie. Powiedział, że kiedy będzie chciał, to może ją sobie wziąć. No i on tam i on jak no dobra. Oni bardzo chcieli uratować jakby te takie posągi, co były zamienione w kamień. Więc poszli do... Te posągi zamienione w kamień? To znaczy, to byli jacyś ludzie, tak? Tak, to byli tamci zamienione przez Gorgonę. Przez Gorgonę. I oni poszli do tego pradziadka Zoe, prapradziadka Perseusza i poprosili go o radę, gdzie by można było to ten... I on im powiedział, gdzie mieszka Jazon, bo on miał te... bo on miał runo. A co mogło runo zrobić? No bo runo mogło to uleczyć. Czyli tych ludzi z tego kamienia. Tak, złote runo. I oj, oni poszli do Jazona po runo, ale Jazon im powiedział... A co to jest Jazon? No Jazon to jest jeden taki też... to jest również, tak jak Herkules, to jest... Heros. No tak jak Percy Jackson. No. Tylko, że Jazon jest dużo starszy. I Jazon lubi budować łodzie. I z czego znany jest Jazon? Właśnie. Z wyprawy po złote? Po złote runo, bo on popłynął statkiem. I tam też chyba był na tym statku Herkules. Czyli ten Jazon wypłynął po złote runo, tak? Tak, chyba na łódce, którą sam zbudował i nazywała się chyba Argonauci. Argo, no. A oni się, ten ekipa tego statku... Się nazywała Argonauci. Załoga. I on teraz postanowił zrobić taką nową łódź. A co jest w ogóle runo? Runo? Nie wiem. Runo. Jest na przykład runo leśne, ale jest też takie coś innego, co się nazywa runo. To jest taki mech? Nie, taka... przędza, tak? Czyli jak wełna. Runo. A, wiem, mamusiu, że to kupię pytanie, ale trochę mi się zachciało pić. Mogę jej się napić? Oczywiście. No to jest przerwij odcinek i zaraz wrócę. No, i wreszcie wróciłam do Was, więc no, o czym ja tam mówiłam?
że chciałam się pić. A, no a o czym wcześniej? Mówiłaś o Jasonie i o Argonautach. No i on postanowił zrobić i o nową runie. Łódź, która też się będzie jakoś tam nazywała Argonau. Coś tam. Argo? Nie. Bo on miał Argo, a teraz to był Argonauta. Aha, Argonauta. I... No i on, najpierw oni tam przyszli i mieli tam trochę kłopot, żeby się z tym Jasonem dogadać, bo oni weszli do domu i powiedzieli dzień dobry i żebyśmy, że czy mógłbyś nas wysłuchać, i on takie podaj mi linę. No, no hej, czy ty jesteś Jason? No mógłbyś mi podać tam tą belkę? I to takie... Czyli tam budowali łódź razem? Tak, nie, on budował łódź, ale no tam... No ale w końcu się Tim z nim dogadał. I oni się dowiedzieli, że on podarował to runo swojej dziewczynie. Jason? Tak. A kim była jego dziewczyna? No, znaczy to znane również jako Arachne. Znaczy to ona potem dopiero się stała pająkiem, ale najpierw to była dziewczyna. A potem ją Atena w pająka zamieniła. Atena? No, a dlaczego, pamiętasz? No dlatego, że była lepsza w tkactwie niż Atena, a Atena była zła i ją w pająka zamieniła. I poszli do tej. Czyli co, musieli odzyskać złote runo od... Tak. Arachne. I Zoe się strasznie bała, ale jakoś tam im poszło. Ale okazało się, że ta Arachne przerobiła złote runo na rękawiczki. I można było je kupić za 5 drachu. Drachm, tak? Drachmy to takie pieniądze. Tak, za 5 drachm. Które się gdzie używało? W antycznej Grecji. Nie tylko, bo jeszcze zanim była Unia Europejska, zanim Grecja przystąpiła do Unii Europejskiej, do strefy euro, to pieniądze w Grecji nazywały się drachmy. Tak? Tak jak pieniądze na przykład w Niemczech nazywały się marki niemieckie. Złoty? Złoty dalej jest, zauważ. Frank francuski. No, więc każdy kraj miał kiedyś inne pieniądze. Każdy miał swoje, własną walutę. Tak jak jest złoty w Polsce, to każdy kraj miał swoje. I właśnie w... U nas był złoty, u kogoś był... Tak, na przykład. U jednego był faju. No kiedyś u nas wszędzie jest euro, tak? W tej strefie euro wszędzie jest euro. Nie, u nas nie ma euro. No u nas nie ma, bo nie jesteśmy w strefie euro. Ale w Grecji na przykład kiedyś były drachmy. Drachmy. Tak historycznie. Drachmy. Mówisz jak taki prawdziwy Francuz. Francuz? Naprawdę? No, ale powiedz drachmy. Drachmy. Drachmy były. Drachmy. Więc to jest tak, nie tylko w starożytnej Grecji były drachmy. Drachmy. Ale pamiętasz, drachmy. Percy Jackson też używał drachm. Nie. Tak, były tam drachmy. Miał te złote drachmy. Nie pamiętasz? Miał, używał. Ej, a my mówimy o Percy Jacksonie, czy... No nie, tylko mówimy o drachmach. Drachmy. I o pieniądzach, które były przed euro. Więc zanim było euro, to wszystkie kraje miały swoje pieniądze, inne. Były na przykład w Holandii gulden. 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 Takie bardzo ciekawe waluta. Gulden. Ciekawe, prawda? Nazwa. Bo nie we wszystkich krajach jest właśnie jeszcze jest euro. Niektóre kraje mają swoje stare walutę, a niektóre A my mamy złote. A na przykład w Chorwacji są kuny. Kuny. Leśne. Śmieszna nazwa, co? Kuny leśne. Śmieszna nazwa leśne waluty. Leśne kuny. Jakie znasz jeszcze waluty? Kuny leśne. Są kuny i kuny leśne, no. A jakie znasz jeszcze pieniądze, waluty? Na przykład w Wielkiej Brytanii. To jest... Funt. Moment. Funty! Funty są, no. Są funty. A w Stanach Zjednoczonych? Są... Mirabule? Mirabelki, tak. Mirabelki. Nie, są do... Do... krowy! Dolary! A!
mi się zapomniało, ale coś tam kojarzyłam chyba. Dolary. A to w Anglii nie są dolary? Nie, w Stanach Zjednoczonych są dolary amerykańskie, a są jeszcze w Australii dolary też. Australijskie. A nie francuskie? Nie. Na pewno. A jakie na przykład waluta jest w Japonii? Pandzio? Nie. Nie, pandzie to nie mogą być. Okej. Kadurata tamania. Jeny są. A tu mnie. Jen. A tu mnie kanurata. No to by było za długie. No ale mamusiu, poproszę, znaczy to kosztuje to 5 kanów. A w Rosji na przykład? Ruble. A ja już miałam zgadnąć. A na Ukrainie hrywny. Hrywny. A w Czechach, tam gdzie byliśmy w weekend, korona. Kolona? Korona. Korona. Ja miałam powiedzieć krowa, ale okej. Okay. Bardzo blisko by była. Była blisko. No. Korona to jest w ogóle dosyć popularna waluta, tylko są po prostu różne odmiany. To jest podobne, dlatego że złote to jest takie królewskie i korona to też jest królewska. Tak. A? No, widzisz? Nie. No złoty to bardziej kolor. No. Taki no, jakby. Może. No to drachmy. To drachmy też są. Dobra. Już wiemy, że są drachmy. Drachmy. Ile kosztowały te rękawice? 5 drachm. 5 tylko? Tak. To było dużo czy mało? Mało. Mało? No tak, dlatego że one kosztowały 10, ale ona im przeceniła, że mogą wziąć za 5. Ale nie mieli żadnych pieniędzy, więc musieli iść poszukać i pójść do kogoś po pieniądze. Aha, musieli zdobyć pieniądze. No tak? Musieli zdobyć pieniądze. Nie mieli innych pomysłów? No bo je, bo co by mieli niby zrobić? Nie wiem. Jakoś wykraść? Nie wiem. Ej, no mogą się wykraść. Pająkowi, którego do tego strasznie bała się Zoe, no. To oni całą ekipą pojechali. Zoe też, tak? Z nimi pojechali? Tak. Co, Herkules też? Nie, oni tylko we dwójkę, bo im Herkules nie pozwolił. Oni zwijali. Zwijali z domu. Na akcję pod tytułem Zdobywanie Złotego Runa. Tak. I oni sami płynęli tym statkiem? Oni nie płynęli, bo musieli żadnym statkiem. No to po co on budował ten statek? Ale on tak po prostu budował ten statek, a oni tylko przyszli do niego po runo. Taka wyprawa. Chociaż, ale w innej części on chyba... W innej części pod żaglami Jazona on płynął. On razem z Jazonem był. No, płynęli statkiem wtedy. Tym statkiem wtedy płynęli. Tak. No, bo on się jeszcze nie był skończony. Z Zoe. Zoe. Poszedł wykradać. Nie wykradać, tylko kupować. Kupować. No dobra, to jak kupować za to. To jak oni zdobyli pieniądze? Dlatego, że natrafili na Hermesa i oni go prosili o wazę, ale on im powiedział, że waza jest bezpieczna, ale on im chce zaproponować uczciwą pracę, bo usłyszał, że potrzebują 5 tego i że jakby im mu posprzątali świątynię. I co? Sprzątali? Ale ta zły wytargowała za 10. O, super. Tak, 10 dostaną. I co, sprzątali? Tak, oni dostali 10 i poszli tam sprzątać do tej świątyni. I sprawdzili, czy nie ma wazy. Ale chyba tam w pewnym momencie, nie wiem jak, pojawiły się Pawie i Hera i... Znowu ta Hera. Tak, ta Hera postanowiła uwięzić Tima w tej wazie, co miał być Herkules. I ona go zmniejszyła i uwięziła w tej wazie i potem ta Zoe nie wiedziała co zrobić, więc poszła po Arachnę, żeby im pomogła. I oni się umówili, że za 10 drachu dostaną dostaną te rękawice i jeszcze ta Arachnę uratuje tego Tima z tego. I wtedy ta Arachnę, nie wiem... To, a to jakoś... nie było tak, że Hermes pomagał Herze? Tak było. No właśnie, a teraz bo tutaj... to był taki ten, to był taki sztuczka. No właśnie, taka sztuczka.
No bo on specjalnie ich zapędził do świątyni. No, ale dał im pieniądze też. No tak. Dzięki którym mogli pomóc Kimowi. Ale to było tylko tak, tak specjalnie. No właśnie. I co, udało się uwolnić? No może nie powiemy, że pewnie się udało, no bo są kolejne części, ale... No tak, udało się uwolnić, dlatego że Arachna się zmniejszyła i po nici weszła do niego i go uratowała. Ale w tej części stało się coś strasznego. Herkules zabrał Timowi wazę za to, że naraził Zoe na niebezpieczeństwo. No bo Herkules bardzo kocha swoją córkę, co? Mhm. Też lubi Tima, no ale no też nie, no te no. No to takie dziecięce zabawy, bez pozwolenia, bez pytania. Znaczy to dziecięce spotkania z wielkimi pająkami. Na przykład. Na przykład. No. Ola, a jakbyś ty miała zarobić jakieś pieniądze, bo musiałabyś coś zrobić ważnego z tymi pieniędzmi, to jak byś zarobiła pieniądze? Nie wiem. Co byś poszła, jakby... Co by mogło być taką przyjemnością, którą mogłabyś za pieniądze wykonywać? Na pewno bym nie sprzątała, bo nienawidzę sprzątać. No co, już się domyślam, patrząc po tym, co się dzieje na tej podłodze. No, możliwe. To co byś mogła zrobić, żeby zdobyć pieniądze? Jestem ciekawa. Poprosić mamę? Nie, ale jakbyś mogła zapracować na te pieniądze. A to tatę mogę zaprosić. A jakbyś miała zapracować, to jaką pracę byś mogła wykonać? O, nie wiem, może... Może od drugiej kulturki by dało ci coś wyzębić. Może o, tylko... A może by tak... A może by jej ukraść? Nie, ona taki leniuszek z ciebie, żebyś no, nie mogła popracować? No ale bym mogła jej ukraść, a potem oddać dwa razy mniej. No nie! To chyba nie jest w porządku. Bardzo w porządku. No a jakie są takie prace, że mogą dzieci wykonywać i dostać za to jakieś pieniądze? Nie wiem. Nie wiesz? No to, ale co byś takiego mogła zrobić? Jakbyś przyszła do mnie i powiedziała, mamo, zrobię coś tam, a ty mi dasz na przykład 10 zł. No, nazywał się co ja bym mogła zrobić? No nie wiem właśnie. Gadaj! Nie, no zagadanie, że nikt nam nie płaci, no to jest mała przyjemność. Jeżeli jest. Przecież dla mnie ostatnio mała przyjemność, bo mnie boli wszystko, jak gadam. Mogłabyś coś innego zrobić. No mamo, możesz coś wymyślić, na bo przykład, to ty mi masz dać ja pamiętam, pocinę. Ja pamiętam, że jak byłam młodsza, tak właśnie w szkole i chciałam jakieś pieniądze, to na przykład proponowałam, że umyję samochód tacie. Albo, że skoszę trawnik posiarką. A my nie mamy trawnika. No wiem, że nie mamy. Chyba, że mam kosić sztuczną trawę na teraz. Musiałabyś wymyślić coś innego. Akurat chodziłam do babci odkurzać. Babcia potrafi sama odkurzać. Babcia mi w sumie nie płaciła za to, ale mogłam się z nią dogadać, żeby mi płaciła. Że na przykład by mi dawała jakieś pieniążki, a ja bym chodziła do niej co tydzień odkurzać. Takie sprzątanie bym musiała robić. A ja nie lubię albo sprzątać. Albo mogłabym na przykład zmywać naczynia. A ja nie lubię zmywać naczyń. No wiem. A co ja bym mogła nie no robić? No właśnie, co byś mogła robić? Na przykład, jeszcze na przykład pamiętam, że chodziłam plewić grządki w ogródku. Co to znaczy plewić? Wyrywać chwasty. A, wyrywać chwasty to bym mogła! Jak Herkules wypalić ogródek. No właśnie, na przykład to taka różne prace, Ola, można wykonywać. Można być. No, ale na pewno nie można kraść. No. A nie oszukiwać. No. Bo ja na takie pomysły też wpadałam, żeby sobie na przykład pożyczyć pieniądze od brata mojego. Bo on miał zawsze dużo pieniędzy. Ja nie wiem, ja jakoś nigdy tych pieniędzy nie potrafiłam utrzymać przy sobie, a on zawsze zbierał te pieniądze i je miał. A ja nie miałam. Ej, chciałaś ukraść od wujka Michała? Ja nie kradłam. Ja się go pytałam, czy mogę sobie pożyczyć. I ci nie pozwalał. I on czasami pożyczał, a później musiałam mu oddać. Jak na przykład dostawałam kieszonkowe, to później musiałam mu oddać. Ale jak to... A, wiem, co jeszcze robiliśmy, Ola. O, to była fajna praca. Można było jeździć na przykład truskawki zbierać na pole. Ale fajnie, bo wtedy można zjeść co drugą.
No właśnie można było jeść, bo wtedy się bardzo wolno zbierało i mało pieniędzy się zarabiało. A i wreszcie jeszcze się w naszych czasach robiło, na przykład się zbierało makulaturę i się chodziło do skupu i sprzedawało się tę makulaturę i się zbierało też butelki szklane. Niektóre kosztowały coś i można było iść i je w sklepie oddać i też się dostawało pieniądze. Więc tak się zdobywało pieniądze, Ola. Człowiek chciał mieć pieniądze. To takie pamiętam sytuacje, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy w podstawówce. Mieliśmy różne inne pomysły też, na przykład robienie lemoniady i sprzedawanie lemoniady przy ulicy. Albo inne tego typu. Ale to jakoś tak nie bardzo się sprawdzało. I się kupowało lemoniadę? No, ktoś mógł kupić od nas, no. Ale to jakoś tak nie sprawdzało się super. A pamiętasz, u nas czasami na wałach siedzą takie dzieci i coś tam sprzedają. Robią jakieś tam naszyjniki, jakieś... Kiedyś tak się działo, pamiętasz? Mhm. No. I one właśnie coś tam sprzedawały. Więc to... też jest jakiś pomysł, prawda? Można coś zrobić sobie, na przykład jakieś rękodzieło, na przykład jakieś bronzoletki, albo koraliki, albo jakieś inne prace plastyczne i można to sprzedawać. No kiermasz tak czasem robicie, prawda? Mhm. No, to właśnie tak. No, to tyle o zarabianiu pieniędzy. To wracamy do książki. Komu byś, Ola, poleciła tę książkę? No, myślę, że... No, tak samo jak w innych książkach. Możecie sobie posłuchać, żeby już czasu nie zajmować, bo głównie porozmawialiśmy sobie o pieniądzach, o jak to mamą się mówi, szatany. Drachmy. Jeszcze się mówi arachnofobia. Tak, co to jest arachnofobia? Takie banie się pająków. Tak, strach przed pająkami. No to chyba Ola mi tu już przysypia, w zasadzie leży przed tym mikrofonem. To jest chyba znak sygnał, żeby zakończyć ten odcinek. No to, może. To? Ola, może się pożegnamy? No może. No może, czy może na pewno? No może. Pa? Pa? Pa! Do zobaczenia. Następnym razem. Mamusiu, powiedz jeszcze coś zry od siebie. Do zobaczenia następnym razem. Dobra, może być. Trzymajcie się, cześć. Razem.